Witaj, Jacku. Cześć. Dwa miesiące nie rozmawialiśmy ze sobą w tym miejscu. Rozmawialiśmy, tylko nie w tym miejscu. No, nie w tym miejscu. No. Co u Ciebie słychać w ogóle? No jak widać, sytuacja postawiła mnie w miejscu, w którym no, trzeba zacząć myśleć o wyzwoleniu, o naszym narodzie, o tym, co zrobić z tą sytuacją, którą nas dotknięto. Ty już poważnie, ja chciałem niepoważnie, trochę plotek chciałem naszym widzom i słuchaczom nie przybliżyć. Nie plotkujemy, zostawcie mi odrobinę prywatności. No tak, ale nie ma cię, przez telefon cię muszą gdzieś tam łapać. Ja w tej chwili bardzo ciężko pracuję, oderwałem, znalazłem swoją wizję rzeczywistości i tak czasami wracam do Wrocławia. A ty? No ja też czasami wracam do Wrocławia, jeżdżę generalnie po kraju. Teraz trochę tych wyjazdów będzie więcej, bo muszę się pospotykać z ludźmi, którzy mają konkretne pomysły na rozwiązania, bo przychodzi taki moment w naszej historii, gdzie tych rozwiązań już trzeba poszukać. Już, bo to, co my żeśmy powiedzieli z ekranu, to co ja mówię z ekranu, no to jest publicystyka. Tak, uświadamiamy, dzielimy się wiedzą, pokazujemy najnowsze odkrycia jakieś biologów, wirusologów i tak dalej. Po różnych tematach sobie skaczemy, a w komentarzach odzywają się ludzie, którzy chcą już konkretów, to co mamy zrobić. No więc teraz stoję przed dylematem, czy zmniejszyć ilość nagrań i porozmawiać z tymi ludźmi, no bo tak, mamy prawników, którzy mają jakieś podpowiedzi, muszę się z nimi spotkać. Mamy człowieka, który założył autonomię swoją własną, wspomniałem w jednym z komentarzy i nagram osobny program na ten temat. No trzeba się z nim spotkać, zapytać jak on to zrobił. Rozwiązania z wypowiedzeniem umów, no są pewne rozwiązania pokazane na internecie, trzeba je ukonkretnić, sprowadzić, wydrukować, zapytać władze, dla kogo oni pracują na przykład, prawda? No, to też wymaga troszeczkę poświęcenia, troszeczkę czasu. Teraz sama analiza dokumentów, książek i tak dalej, poświęcam na to praktycznie cały dzień. No wiem, ja wiem, ile maili przekazuję Tobie i tutaj też technicznie, no widzowie muszą zrozumieć, to wygląda w ten sposób, że na zbiorowy adres WDW przychodzi siąd maili, ja je gdzieś tam leciutko filtruję. Te takie typowo, proszę zapoznać się, albo co Państwo myślą na temat jakiegoś filmiku, no nie ma możliwości, żebyśmy to obejrzeli. Tego jest no, po prostu zbyt dużo. Kochani, no jeden film, załóżmy godzina, są takie dwugodzinne, są 15-minutowe i razy kilkadziesiąt, no to ja bym musiał przestać spać, no i nie nagrywać tego. Bo znaczy, kiedy? Tylko oglądać. No to tak, tylko po co wtedy oglądać, jak przestanę pracować dla ludzi. Także prawda? Bardzo prosimy, żeby Państwo ewentualnie, jeśli rzeczywiście jest coś bardzo interesującego, ciekawego, w kilku zdaniach, naprawdę w kilku, taką esencję i czasami to może być dla nas bardzo ciekawe, żeby po prostu jakby z relacji Państwa wywnioskować o ważności danego filmiku. Tak. Często jest tak, że w ciągu dwóch dni przychodzi kilkanaście maili z tym samym linkiem. No tak, tak bywa. No a te linki są dość długie, trudno je rozpoznać, nauczyć się na pamięć, tak? No więc jeżdżę. Jeżdżę i teraz zaczynam ten segment pracy, czyli rozmowy z ludźmi. Proszę Was o cierpliwość, bo ja w głowie nie mam przepisów, muszę je zdobyć, zanalizować. To wszystko trwa, czas dojazdu, rozmowa i tak dalej. Właściwie przestałem mieszkać również, więc też trochę ze względów bezpieczeństwa przemieszczam się tak, żeby było trudno mnie złapać, bo wystąpiło parę takich rzeczy w moim życiu, które mnie zastanowiły. Na razie delikatne, nie, że jakoś bym chce z siebie Mesjasza zrobić, czy jakiegoś pokonanego, ściganego i tak dalej. Ale tak Mesjaszem i guru jeszcze nie zostałeś. Nie, nie będę. Prezydentem też nie będziesz? Stanowczo odmawiam współpracy w tym zakresie. Dom jest na sprzedaż, bo po co mi dom? Jakby ktoś chciał kupić. No to pod Wrocławiem będziesz w tym mniejszym, ten większy chcesz sprzedać. Dobrze, teraz wróćmy do meritum, bo
troszeczkę poplotkowaliśmy. W międzyczasie tobie komputery siadły, mi komputery siadły, także musieliśmy popracować. No. Ale teraz właściwie należy... Fajny się pojawił na ekranie, w pewnym momencie pracujemy z wolontariuszami, którzy mi pomagają. W ogóle dziękujemy ci, Michale. Tak. Wielki. Pojawił się na ekranie monitora komunikat o włączonej kamerze na przykład. O. No, takie rzeczy się dzieją. U mnie wszystko wywaliło, więc ja po prostu musiałem mozolnie sprzątać. Na szczęście posprzątane dwa backupy, już teraz cały czas backupuję, bo multiplikuję to wszystko. Ale okej. Okay. Jacku, gdzie jesteśmy? W jakim miejscu się znaleźliśmy i dlaczego? Bo to jest ważne, żebyśmy mogli krok dać do przodu. Trzeba się zorientować, w którym miejscu się znaleźliśmy. Bo to chciałbym powiedzieć, że w Polsce, ale nie mam pewności. Już nie wiesz, czy Polska jest Polską? Polidem, czy jakąś inną spółką? No chciałbym, ale tu też trzeba wnikliwości i sprawdzania. Parę dokumentów żeśmy udostępnili, na przykład rejestrację na giełdzie takiej spółki, no więc trzeba wyprowadzić z tego prawidłowy wniosek. Jesteśmy w miejscu na pewno historycznym. Świat nie będzie taki sam, cokolwiek się wydarzy za parę dni czy miesięcy. Wszyscy tak zwani wielcy tego świata mówią, że trzeba się przyszykować na nową rzeczywistość. I to jest rzeczywistość właściwie powojenna. To, co nam się wydarzyło, to jest wojna bez granatników, bez karabinów i innych maszyn do destrukcji. Myślę, że to jest preludium, to jest tak zwane na razie testowanie posłuszeństwa do tego, żeby pewne scenariusze, o których już chyba od 12 lat dosyć głośno jest, huczy w internecie, zostały wprowadzone. Ten schemat, wiesz, fałszywej flagi, czyli jakby działanie, akcja, reakcja, to one gdzieś tutaj chyba mają w tej chwili miejsce, bo jesteśmy cały czas prowokowani. Właśnie dziwne jest to, że tak wielu ludzi nie widzi tego. To jest już tak oczywiste, to co się dzieje, że trudno by było wyciągnąć inny wniosek. Czy aż tak ogłupiono narody i ludzi i tak ich uśpiono, że tego nie widać? Wiesz co, uśpiono. Pamiętasz, jak dwa dni temu przyjechaliśmy do studia, przejeżdżaliśmy przez Wrocław, ty z jednej strony, ja z drugiej strony i praktycznie mówiąc to wszędzie zamaskowani bandyci, ja na rowerze no. I ty gdzieś tam, jak to się mówi, byliśmy z otwartą przyłbicą, a reszta ludzi tak jakby no, została zahipnotyzowana. Kiedyś to był taki alternatywny, pomarańczowy Wrocław, a w tej chwili to nie jest taki chirurgiczny. Tak, albo ci od gipsów też mają maseczki. Gipsy King. A, tak, no rzeczywiście. No ale wiesz, widziałem w większości karnacji takich naszych, nie tamtych. No, jak to w Europie, nie? Wiesz co, powiem ci tak. W odpowiedzi na pytanie, w jakim miejscu jesteśmy, zdecydowanie przełomowym. I jak wspomniałem, teraz przydałyby się już konkretne działania, za które się zabieram, ale one też trwają. Wygląda na to, że ta łączność między telewizjami alternatywnymi, między tymi komunikatami, które są wysyłane, łączmy się, łączmy, tak średnio zadziałała. Powiedzmy, że na jakiś czas. Być może Polacy potrzebują kolejnego jakiegoś wstrząsu, żeby już nie było wyjścia, bo na razie jest. To jest takie popuszczanie w tej chwili. Gotowanie żaby. Tak, tak. Żeby sprawdzić, już ten test jakiś, na jakimś poziomie został zrobiony, no to teraz czas by było przystąpić do konkretnych akcji. Podejrzewam, że taka konkretna akcja odbędzie się na jesień. A czy mógłbyś nam hiperfizycznie wytłumaczyć wahadełko? A to nie hiperfizyka to tłumaczy pan Zaland. No ale generalnie hiperfizycznie też można do tego podejść, bo mamy jej energetykę i poziomy i tak dalej. To, o czym Mieciu Bielak wspomniał, o egregorach, trzeba by było przyłączyć do tego modelu zalandowskiego wahadła. No więc rzeczywiście egregory, czyli takie wspólne energie,
które zasilają pewną ideologię. A z tą ideologią z tamtej strony mamy ewidentnie do czynienia, bo ją widzimy, ten scenariusz, który sobie rysują i to tak mocno. Musimy zrozumieć jedną rzecz. Egregory nie istnieją bez energii. Druga rzecz, jest im obojętne, czy to będzie energia sprzyjająca, pozytywna, czy przeciwna, niesprzyjająca. Czyli bardzo chętnie żywią się również energią konfliktu. Weźmy na przykład taki prosty egregor, jak zgrupowanie religijne jakieś. Załóżmy, że to jest rzeczywista jakaś masa wyznawców i ona modli się do jakiegoś wspólnego wyobrażenia Boga i zasila tam to energetycznie. Taka religia bardzo chętnie korzysta oczywiście z tej energii, taki egregor właściwie, ale jeżeli występuje coś przeciwnego, na przykład konkurująca religia, to też potrafi czerpać tą energię z tych przeciwieństw. W tym przypadku, jeżeli mamy do czynienia z egregorem o takiej ogólnej nazwie NWO, no to on oczywiście będzie miał swoich zwolenników, swoje media, prasa, no wszystko co się dzieje, przemysł farmaceutyczny, wojsko, policja i tak dalej. To wszystko jest, jakoś tam działa, prawda, na zasadzie wyznawców, niekoniecznie wierzących w to, ale wyznawców. To bardzo chętnie również skorzysta z energii na przykład przeciwników, takich na przykład jak my. Prawda? W jaki sposób to się robi? Otóż w momencie, kiedy taki przeciwnik zdecydowanie słabszy, no bo tak jest, prawda? Jeżeli chodzi o wyposażenie, takie fizyczne atrybuty, występuje, no to skąd bierze się energia i w jaki sposób ten egregor przekuwa to na swoją modłę? Otóż w momencie, kiedy takie wystąpienia mają miejsce, powiedzmy, no to ogłasza, że jest to akt terrorystyczny. Tyle ostatnio się działo z tym terrorem. Zauważyłeś, że terroryści przestali terroryzować? Wiesz co, chyba przestraszyli się wirusa. Ramadan bodajże jeszcze trwa. No dobrze, a gdzie Ira? Cóż. No popatrz, przecież... To są ofiary wirusa. Prawdopodobnie wszyscy terroryści przestraszyli się wirusa. Noszą pasy z bombami, ale wystraszyli się grypy. Ale wirus Odry się przestraszył wirusa. Ach. Też to zauważyłeś? Tak, oczywiście. I nagle ucichło to, tak? Czyli była pewna energia zamieszania, którą egregor wykorzystywał na przykład do tego, żeby zacieśnić kontrolę, tak? No bo popatrz, lotniska, prawda? Planuje się w ogóle środki komunikacji skontrolować tak, żeby na przykład ktoś, kto nie był szczepiony na wiadomego wirusa, nie mógł przejechać się autobusem, statkiem. Już nie mówiąc o samolotach. Więc jeżeli organizacja jakiegokolwiek sprzeciwu będzie miała naturę taką, którą oni będą mogli obnażyć jako akt terrorystyczny, wystąpienie przeciwko prawu, czy niepokoje społeczne, no to przekują to na ściślejsze kontrole, na cokolwiek. No bo wyobraź sobie, teraz na przykład aresztowano parę osób, paręnaście, w tym strajku przedsiębiorców. Jaki problem w więzieniu ich zaszczepić? Przymusowo, skoro jest akt prawny do tego, prawda? Przecież mogą stwierdzić, że mają bardzo wysoką temperaturę. No, albo że kaszlą, tak? Nie zapytają, czy jest palaczem papierosów i kaszle z tego powodu, czy jest chory, tak? Czy się źle czuje. W ogóle te testy, przecież producent tych testów, ten wynalazca tych testów nie zaleca, a nawet mówi otwartym tekstem, że nie należy tym testem sprawdzać obecności wirusów. No, świat na głowie stoi. I teraz egregor bardzo chętnie pożywiłby się taką pożywką energetyczną. Żeby móc pokonać egregora, trzeba walczyć jego narzędziami. Czyli jeżeli mamy prawo, to trzeba to prawo dogłębnie zbadać i
znaleźć takie luki prawne, w których oni się nie spodziewają. Na przykład, oni nie pokazują nam, komu służą. Tak? Mamy podejrzenia, że Urząd Skarbowy jest też spółką zarejestrowaną w Stanach Zjednoczonych. Teraz dochodzą takie plotki, ostrzegam plotki na razie, bo nie jest to sprawdzona wiadomość, że policja jest, też nie jest już polska. No ja słyszałem o urzędzie skarbowym i to nawet z jakimiś papierami, które krążyły w internecie. Dlatego mówię, no zadajmy pytania, zasypujmy ich listami. Mamy przecież elektronikę, mailami też możemy ich zasypać i to za darmo. W związku z tym zadajmy pytanie. Kto jest właścicielem tej instytucji? Tak, bo samo to, że jakaś firma, że mamy podejrzenia, to nie wystarczy niestety. Oni oczywiście nie będą odpowiadać, będą milczeć. Także musimy to robić do skutku. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo omówiłeś to wahadełko, a ja jeszcze mam taki jakby temat związany z obrazowaniem, tworzeniem obrazu, bo NWO generalnie ten swój obraz wykreowało. Praktycznie jak włączysz interneta, tak zwana alternatywa no, aż huczy od różnych teorii i taki człowiek, który sobie tak ogląda, nie do końca jarzy o co chodzi, no to on zaczyna uważać, że właściwie to już jest przerąbane. No bo plan jest ewidentny, widać jak krok po kroku robią i teraz tak, czy jest możliwość, żebyśmy na tym wahadełku tak się troszeczkę wznieśli na wyższy poziom i obserwowali sobie, co oni robią, ale jednocześnie wykreowali swój obraz i jego się uczepili i ten obraz na tyle byłby pozytywny, na tyle oparty na takich wartościach, które są jakby niezaprzeczalne, że my jakby żyjemy w równoległym świecie, mamy swoje cele, i tutaj należałoby rzeczywiście dojść do momentu, kiedy musimy sobie powiedzieć, co my chcemy, co nas rajcuje i co jest naszą teraźniejszością, która się zmieni w przyszłość. Takie obrazowanie robimy w medytacjach na przykład. Mhm. To jest jedno z narzędzi, mówię jedno z narzędzi, niektórzy twierdzą, że najważniejsze, inni twierdzą, że działania fizyczne będą ważniejsze, a ja podpowiadam wam, kochani, w zegarku jest parę kółek. Wystarczy jedno wyjąć i zegarek przestanie działać. Więc każde narzędzie trzeba uruchomić, jakie znamy, w ramach oczywiście działań pokojowych. I następna uwaga, która jest niezwykle istotna, i parę razy już wspominałem w naszych programach o tym, nie można rozwiązać problemu na tej samej płaszczyźnie, na której on powstał. Więc nie da się tego zrobić po prostu. To jest parafraza oczywiście tego słynnego powiedzenia Einsteina, ale ona działa. Nie możemy ułożyć puzli, jeżeli będziemy puzzlem. Musimy się wznieść wyżej. Czyli te medytacje to jest o jeden poziom wyżej. Musimy nawiązać łączność, do tego służy medytacja jedności, z programistą, który siedzi i wysyła te programy i on decyduje, jak świat ma wyglądać. Jeżeli my nie zrobimy tego, nie wyrazimy swojego niezadowolenia i nie dokonamy wyboru i nie nawiążemy tego kontaktu z programistą, no to nie wydarzy się to. No sama demonstracja, jak to Roman mówił, od demona i od negacji, nie chcemy, tutaj trzeba, jak powiedzieć, wyjść na level wyższy i jednocześnie w głowie mieć obraz tego, co już tworzymy. Bo sam wiesz doskonale, że te wszystkie, jak to się mówi, i hiperfizyczne, i alternatywne, i ezoteryczne różne metody mówią, że wtedy osiągniesz sukces, gdy w niego wierzysz i się z niego cieszysz. Więc my już w tej chwili mamy ten czas, żeby wytworzyć sobie ten obraz, hologram, jak to tam zwał, to nieważne, ale żebyśmy wiedzieli dokładnie, w jakim kierunku zmierzamy. I tutaj trzeba określić dokładnie przynajmniej kilka elementów, które się nie da podważyć, które nawet dla Matrixu nie będą stanowiły jakiegoś niebezpieczeństwa. Trzeba być troszeczkę lisem, a jednocześnie takie, które każdy z nas będzie mógł w miarę prosty sposób prowadzić w życie. No to podstawą jest wolność. Dokładnie. Absolutną podstawą. Człowiek wolny
to jest człowiek, który nie jest związany żadnymi umowami. I jeżeli w momencie narodzin człowiek zawiera właściwie nieświadomie umowę z korporacją, no to jest podstawa w ogóle wszystkiego. Tego, że później od nas wymaga się egzekwowania tej umowy, warunków tej umowy, których nawet nie znamy. I dlatego jesteśmy w niewoli. Więc to jest podstawa. Równość między ludźmi. Wiele razy wspominałem o tym, że każdy człowiek ma bardzo ważne zadanie w swoim życiu, wyznaczone przez samego siebie, przez ścieżkę swoich wydarzeń, ścieżkę najwyższych prawdopodobieństw, różnie to określałem, ale każdy jest ważny. W biologii nie ma rzeczy niepotrzebnych. Jeżeli w biologii powstają rzeczy niepotrzebne, to biologia stara się regulować to i te rzeczy zanikają. Na przykład weźmy mutacje różnego rodzaju, które powinny, no nie, oprócz mutacji oczywiście tych wirusów, bo to one są produkowane, to nie jest czynnik biologiczny, znaczy w pewnym sensie jest biologiczny, no bo człowiek nad tym pracuje, prawda? Ale przyroda, jak jest populacja na przykład za duża, sama sobie reguluje tą populację. Wystarczyło popatrzeć na tego typu doświadczenia, jak tępienie różnych populacji zwierzęcych, bo były szkodnikami, na przykład wróbli. Okazało się, że wytępienie wróbli dało przeciwny skutek, bo pojawiły się jakieś roje owadów. Więc to wszystko jest bardzo pięknie skonstruowane przez naszą biologię i nie należy tego zakłócać. Trzeba wrócić do tej biologii. KI z założeniem. Każdy organizm ma prawo do życia. W tym także ludzie, no bo przecież jesteśmy organiczni. W związku z tym nie ma powodów, żebyśmy byli nierówni. Możemy pozwolić sobie na pewną nierówność, na przykład finansową, bo jeżeli ktoś więcej pracuje, to powinien więcej zarabiać, prawda? A jak ktoś nie chce pracować w ogóle, to nie powinien narzekać na tą nierówność. No i to jest okej. Natomiast w sensie człowieczeństwa, prawa, wszyscy równi, więc absolutny brak immunitetów. Nie ma czegoś takiego. Nie powinno to istnieć w ogóle. Nie ma czegoś takiego, że ktoś, kto załóżmy jest bogatym człowiekiem, potrafi się wykupić poprzez dobrego adwokata i uniknąć kary za jakiś potworny czyn. A przecież z takim światem mamy do czynienia. Przede wszystkim uporządkować kwestie polityki powinniśmy. To nie znaczy, że politykę całkowicie wyłączyć z funkcjonowania, tylko polityka powinna iść oddolnie. Decyzje powinny być podejmowane przez naród, przez ich przedstawicieli prawidłowych, a nie przez ludzi, którzy uzurpują sobie prawo do tego. I jeszcze są chronieni tak, że nie można ich ze stołków strącić. A to, czy nie można, to jeszcze się okaże. Jeszcze wcale nie takie to oczywiste. Moim zdaniem. Więc takie rzeczy są do zmiany. Tego chcemy. Tak? Takie obrazowanie musimy sobie wyrysować. Ja do tych twoich dwóch haseł, żeby tak było rewolucyjnie i po francusku, no to jeszcze dorzuciłbym braterstwo, o którym bardzo często wspominasz. Ja bym nie ryzykował z tym francuskim, bo jeszcze zaraz ktoś gilotynę dorzuci. A nie. Cały obraz, który tworzymy, jest obrazem pokojowym, bo za chwilę dojdziemy do metod, o których często powtarzałeś i właściwie kto nas słucha, wie doskonale, że w inny sposób nie funkcjonujemy. Więc to braterstwo, to wielokrotnie mówiłeś, współpraca, jedność, łączność, tworzenie drobnych struktur, ale współpracy. W kupie siła, nie da się samemu nic robić. Nawet głupia praca, jak cokolwiek chcesz zrobić, często gęsto tam orzę u siebie, robię i mówię, że no pomóż mi trochę, bo mi wystarczy, że dwa razy mi podasz rękę i coś podasz, a ja tą robotę zrobię w jeden dzień, a nie w trzy. Mhm. No tak. To są banalne sprawy. Konkurencję zamienić na kooperację. Ale nie korporacje. Mhm. I teraz, jeśli chodzi o korporacje, no to najważniejszy element, który by to połączył, to jest tak zwana odpowiedzialność.
jak to się mówi, ten projekt, który gdzieś tam sobie wymyślili, składa na nasze barki odpowiedzialność za każdy czyn. Konsekwencje są często bardzo bolesne, a w drugą stronę one way ticket. No nie, tutaj odpowiedzialność musiałaby być osobista każdego za swoje czyny. Czyli odpowiedzialność, na przykład przedsiębiorca odpowiada swoim majątkiem. W ogóle ja na dzień dobry zlikwidowałbym wszystkie spółki. Przyjaciół Królika? Nie, w ogóle spółki. A, spółki. Z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak to może być, że mają ograniczoną odpowiedzialność? To powinni mieć również ograniczony zakres działalności w związku z tym. Albo tak, albo siak. Ile przekrętów na tych spółkach było? Spółki akcyjne, na których dokonuje się spekulacji na akcjach, tak? Wzrosty, spadki, coś tam, handel i tak dalej. To są operacje wcale nie tak skomplikowane, jakby się mogło wydawać. Nam jest potrzebna odpowiedzialność ludzka. Jeżeli mamy posprzątać w kraju, no to przede wszystkim trzeba by było uwolnić gospodarkę, żeby każdy Polak mógł na swoją działalność zarobić, a nie oddawać w postaci różnych danin, których jest prawie 70%. A jak dołożymy do tego wydatki związane z księgowością, z RODO, jakiś tam z innymi skomplikowanymi procedurami, to okaże się, że z każdych 100 zł takiemu przedsiębiorcy zostaje 20. Jakby tak to dobrze policzyć. I on z tego jeszcze ma wynagrodzenie zapłacić komuś. No więc wiesz, jest sytuacja postawiona na głowie. W Polsce nie powinno być takich obciążeń dla Polaków, bo my jesteśmy w swoim kraju i pracujemy dla swoich rodaków i pracujemy na swoją obfitość, a obfitość narodu mierzy się obfitością mieszkańca tego narodu. To jest główny barometr zadowolenia i obfitości w kraju. Tu musimy na to zwrócić uwagę. Natomiast jeżeli ktoś obce firmy chcą sprzedawać tutaj towary, no to muszą być odpowiednio opodatkowani i nie może być to równe. Wręcz nie może. Gdyby Jacek na przykład wprowadzić model równości, że skoro to wy jesteście stamtąd, to my mamy takie same warunki u was, jak i u nas, i jest to łatwo egzekwowalne, to wiesz, jeśli... No ale dobrze wiesz, że to utopia. Tak. My mówimy o pewnych zasadach, o zrozumieniu pewnych zasad, prawda? Bo ktoś nam zarzuci dyskryminację. Sorry, winę tu. Teraz kwestia, czy taka firma nie ma na przykład dofinansowania, czy nie ma lepszego, czy korporacja nie ma lepszego dostępu do kredytu, czy nie może matka firma na córkę firmę przerzucić kosztów, wiesz jak to wygląda, to jest ta kreatywna księgowość. Mhm. My w tym momencie rzeczywiście, gdy nierządem stoi i przepisy wprowadza takie, które są pod dyktando tych, którzy becalują dodatkowe wiątki, no to sorry, nie mamy szans. I teraz my tutaj mówimy o pewnym obrazie tego, jak powinien funkcjonować nasz świat, nasz kraj, nasze gospodarstwo, nasza rodzina, bo gdy nie będziemy mieli jakiegoś wspólnego pomysłu, no to będziemy się tak szarpać. Jeden będzie chciał to, drugi będzie chciał tamto. A te rozwiązania są w sumie proste, bo my patrzymy zawsze na ten element najmniejszy, czyli na rodzinę, na pewną grupę, na pewną, nie wiem, społeczność. Tam na pewno brakuje niezależności i to niezależność według mnie energetyczna to jest bardzo ważny element, na którym można popracować oraz i nasz kraj może być niezależny energetycznie. Mamy odpowiednie zasoby. Na gejzerach śpimy. Nawet nie wiemy, jak dużo zasobności jest w naszym kraju, a geolodzy to wiedzą. Wspominaliśmy od czasu do czasu o tym, a ta wieść jakoś tam zanikła, ale widzę, że się pojawia regularnie na innych kanałach, więc jak to jest? Potraktujmy nasz kraj jak dom. Zróbmy sobie taką analogię. Jak to może być, że ty w swoim domu nie możesz odkręcić kranu z wodą, bo ktoś ci zabrania? Najpierw wielki brat jeden, teraz drugi brat, albo wielu braci, co chcą nam rozkraść Polskę. Czy w swoim domu trzymałbyś złodzieja? No, trzymamy.
No właśnie, potraktujmy to w ten sposób. Jeżeli my, to nie jest promowanie kolejnego socjalizmu realnego. To jest promowanie różnych innych rozwiązań, bo socjalizm nam się nie sprawdził, bo własność państwowa, czyli niczyja w tłumaczeniu z tamtych czasów, po prostu się nie sprawdziła i ludzie po prostu to wszystko rozmontowali i kradli na potęgę. Druga rzecz, o której się nie wspomina przy krytyce tamtego systemu, to to, że ci ludzie byli utrzymywani w biedzie i dlatego też kradli. A nawet wyobraź sobie, prawo kanoniczne mówi o tym, że jeżeli ktoś kradnie chleb, bo jest głodny, to nie popełnia grzechu. No więc zróbmy to tak, że potraktujemy nasz kraj jako nasz dom, w którym są mieszkańcy, my, tak? My Polacy. I jeżeli ktokolwiek zechce, jakiś gość w tym domu być, to tylko na naszych zasadach, a nie, że przychodzi ze swoimi zasadami. No jak to jest możliwe? Wpuściłbyś do domu kogoś, kto by ci powiedział, no to dobra, to teraz tak, ja zajmuję tą łazienkę, ten pokój i lodówka jest moja. Tak? A ty powiesz, no zaraz, ale to jest moje. Już nie. Dekretem za oceanem stwierdzono, że to już nie jest twoje. No halo. No wiesz, tych dekretów to może być i w jednej stolicy, i w drugiej, i w trzeciej, i w czwartej. Apostolskiej. Powiedziałeś o lodówce. Kolejny bardzo ważny element. Pamiętasz, że jeszcze za tej zgniłej komuny zbliżaliśmy się do 400 milionów i generalnie kooperacja pomiędzy miastem i wsią tak funkcjonowała, że ja nie pamiętam, żeby jakieś takie było totalne głodowanie, bo się handlowało po prostu cały czas. Tak. I mniejsze areały, dużo mniejsza ilość nawozów i dawaliśmy sobie spokojnie radę, czyli jesteśmy bez żadnego problemu w stanie wskoczyć z powrotem na produkcję żywnościową, która nas, Polaków, wyżywi. Ale my żeśmy żywili pół Układu Warszawskiego. A to jest tajemnica Poli Szynszyla. Poli Szynszyla nie jest tajemnica, bo mój wujek pracował w rzeźni i te transporty opowiadał, gdzie idą. Jak są pakowane listy przewozowe i tak dalej. To są realne rzeczy. Nas po prostu ograbili. Ograbili i żywili jakieś inne narody, tak? W tym rosyjski. Nie, żebym chciał jakieś niepokoje polsko-rosyjskie wprowadzać, bo nie, ale skoro my żeśmy też nie chodzili w tamtym czasie głodni, to znaczy, że jesteśmy w stanie wyprodukować żywność na własne potrzeby. Z nadwyżką. Z dużą nadwyżką. Dostanie się do zasobów naturalnych spowoduje ogólne wzbogacenie się narodu i to są ogromne pieniądze. To są tak olbrzymie pieniądze, że w Polsce nasi przedsiębiorcy i ludzie pracujący nie powinni płacić żadnych podatków, bo one wystarczą na utrzymanie państwa. No oczywiście ten konkordat nieszczęsny trzeba by było, wszelkie opłaty zagraniczne, WHO, to wszystko trzeba pozrywać, te umowy. Ile pieniędzy by zostało tych, o których nie wiemy, gdzie Jacek, one... Ale to nie są umowy, które zostały zawarte przez nas, tylko ktoś, kto uzurpuje sobie prawo, czyli taki Volksdeutsch albo jakiś tam inny sprzedawczyk, który funkcjonuje na zasadzie, nie wiem, zaboru władzy? No my jesteśmy pod zaborem. No właśnie o to mi chodziło. No to możemy chyba otwartym tekstem rozmawiać. Jesteśmy pod zaborem. Zawsze byliśmy. I to jest tak, że zaborca sobie dyktuje swoją daninę, tak jak za cesarstwa rzymskiego było. My im damy tutaj, zostawimy, nie będziemy ich ruszać, żeby sobie chodzili do kościołów. A danina musi płynąć. No więc tą daninę cały czas płacimy zaborcy. Czas by było podpisać na przykład akt zakończenia wojny, bo do tej pory nie został z nami podpisany przez III Rzeszę. Teoretycznie jesteśmy w stanie wojny. Firma III Rzesza z firmą Polska? Co to są za porządki?
Jacek, wiele tych tematów jest. Bardzo ważną sytuacją, znaczy ważnym tematem jest to, jaką metodologię przyjąć, żeby ta zmiana była skuteczna i jednocześnie zgodna z tym, co mówimy. Bo cały czas mówimy o tym, żeby skoczyć na poziom wyżej, nie używać tych reguł, wytworzyć inny obraz, czyli zdecydowanie nie akcja równa się reakcji, tylko sprytem, rozwagą i to, co u Ciebie chyba często jest w sumie najważniejszym elementem, pokojowo. No tak, popatrzmy na przykład strajki pielęgniarek czy kogoś tam. Oni idą i mówią, chcemy tego, prawda? Uzyskują lub nie uzyskują, ale mówią otwarcie, chcemy tego. A co dzieje się w tej chwili? My mówimy, nie chcemy tego. Dokładnie. Jaki sygnał na wyższym poziomie jest wysyłany? Nawet nie na wyższym, do podświadomości, bo i te poziomy, i nasza podświadomość działa podobnie. Prezentujemy coś, co w strukturze stwórczej nie jest rozumiane jako zaprzeczenie. I słowo nie jest pomijane, co wielokrotnie mówiłem. I co chcemy? Nie chcemy szczepień. Jak słyszy podświadomość? Chcemy szczepień. Nie chcemy takiego rządu. Chcemy taki rząd. Przestrzenie twórcze tak działają. Więc czy matryce, stworzenia, jakkolwiek, bo różne nazwy funkcjonują w obiegu, są. Więc my musimy wyjść z konkretnymi żądaniami. Czyli na przykład obowiązkowe szczepienie szumowin z nierządu. Dobrze wiesz, że do tego nie dojdzie. Podobnie jak lekarze dla swoich dzieci, jeżeli w ogóle, bo większość lekarzy nie szczepi swoich dzieci, bo wiedzą, co tam jest, ale jeżeli już szczepią, to zamawiają sobie prywatnie szczepionkę z wyższej półki, z innych zasobów. Tak? To ja słyszałem od lekarza, to nie są jakieś wydumane moje przemyślenia. No ja też o tym słyszałem i więc musielibyśmy taką wiedzę. Więc musielibyśmy zrobić, nie wiem, taką zagrodę dla polityków. Nie, no Jacek, robimy taki myk. Na przykład na jakimś dużym placu w Warszawie robimy audyt społeczny, sprowadzamy 5 milionów szczepionek do jakiegoś kontenera i potem jest taka straż obywatelska i na przykład w jednym dniu... Sierotka Marysia. Tak, przychodzi taka pielęgniarka, losowanie i tutaj zapraszamy nierząd, przyjaciół królika i tam wszystkich tych polityków. Tylko pamiętajcie Państwo, że politycy to są takie marionetki. To trzeba po kolei te wszystkie popisowe, SLD-owe i to tak nie dalej. Ma znaczenia w ogóle. Oni są, to jest jedno to samo. Tak. Więc nie bawmy się, że to jest ten albo ten. Oni wszyscy sobie zapracowali na to, w którym miejscu jesteśmy. I teraz bierzemy sobie takie losowanie i najpierw tam rodziny, trochę tego, na przykład takie z 2000 zbiorowego szczepienia. Od razu możemy ich zaczipować, żebyśmy sprawdzili, jak oni się zachowują, zachowają. Od razu test na te, wiesz, pieniążki, bo pieniążki też mają w tych paskach w tej chwili jakieś takie mikrochipy, więc zobaczymy, czy ten obrót bezgotówkowy, który deklarują, też u nich działa, a to ją tak dłużej wprowadzi, żeby ewentualnie wszystkie transfery bezgotówkowe można było sprawdzić. I w tym momencie te 2 tygodnie dajemy im kwarantannę. Jak wszystko zadziała, to możemy sobie stopniowo tą pulę zrobić. Następne zamówienie 4 miliony, znowu losowanie najpierw na nich i tak dalej. Brzmi to jak utopia, ale generalnie tak to powinno działać. Najpierw wy, potem my. No tak, powinno to tak działać, tylko i brzmi jak utopia i jest utopijne. Niestety, muszę cię zmartwić. Oni tego nie zrobią, bo się przestraszą swoich własnych działań. Tak, ale wiesz, mówimy o pokojowym nastawieniu, ale element informacyjny musi dojść, bo do tej pory, tak jak mówiłeś, nie chcemy i jest taki chaos. Nie wiadomo właściwie, o czym my mówimy. Jest bardzo duży podział i w alternatywie, i gdzieś tam w opozycji tak zwanej. Taki jest duży przestrzał, że te właściwie zbiory tych idei, one nie mają wspólnego podzbioru. My się tak bardzo czasami różnimy, że jak wejdzie 3 opozycjonistów, to oni się po prostu sami wzajemnie tak oplują i tak powyzywają od katoli, od ufoków, od, nie wiem, reptilian, że tam po prostu jest cyrk i wiesz, i oni wzajemnie, ja w tej chwili czasami słucham
audycji, gdzie oczy tak mi się otwierają, mówię, no kurczę blady, znajdźcie jakieś wspólne rozwiązanie. Potencjał przeogromny, 100-200 tysięcy wyświetleń, a to się grupki takie porobiły, tak jakby specjalnie chcieli nas porozkładać na czynniki pierwsze, żebyśmy przypadkiem... A nie wykluczone. A to ty powiedziałeś, żebyśmy nie znaleźli tej esencji. Mhm. A my mówimy o tej esencji, żeby nikt nie mógł powiedzieć, panowie, pleciecie bzdury. Pamiętasz jeszcze ten film Zakazane piosenki? No pewnie. I orężem był uśmiech. Mówiłeś ostatnio o tych wszystkich właśnie różnych protestach, żeby z piosenką na ustach. Wiem, że też znalazłeś mi jakąś piosenkę. Halo, panie policjancie, tak. Tak, dokładnie. Żeby... Z dzieciństwa, to jest podpowiedź naszego słuchacza. Tak, właśnie, może zróbmy taki hymn tych takich protestów, żeby on był wesoły, śmieszny. Przecież chyba najgorzej, jak się już śmiejemy z tych nierządników na górze. O, widzisz, właśnie, bo to jest bardzo czuły punkt. Od wieków rządzący mieli taką manierę, że muszą jak najbardziej obciążać społeczeństwo i sprawdzają, kiedy zaczyna się śmiech. Jak zaczynają się z nich śmiać, to oni się wtedy zaczynają wycofywać albo przynajmniej powstrzymują powstawanie takiego ucisku, na przykład finansowego, podatkowego, prawda? Zawsze tak było, więc nie wolno było się śmiać z króla. Jak tylko doniesiono królowi, że się z niego śmieją, no to on musiał wprowadzić inne nastroje społeczne. Może to jest jakiś sposób. Przecież mamy tylu zdolnych ludzi, internautów, dzieci, które już tak operują na komputerach. Jest mnóstwo memów. Zasypujmy internet śmiesznymi obrazkami. My będziemy promować takie memy. No. Zdolności artystycznych nie mamy. Kopalnią pomysłów jesteśmy, więc jeśli ktoś nam zaproponuje, czy jest ok, to ok, to jak najbardziej. Chodzi o prostotę, żeby to był sytuacyjne, nie za bardzo skomplikowane. Takie memy, czy nawet jakieś takie ala komiksowe rzeczy, przecież można wprowadzić tak samo do ulotek. Ludzie zdecydowanie lepiej zareagują, jak się uśmiechną, tylko pamiętajcie, nie róbcie polaryzacji. Jak nazwiecie jedną partią czy drugą, to nie jest ta metoda. My nie mamy do czynienia z jedną siłą, która nas rozkłada, tylko z pewnym układem. Układ jest całościowy. Polityk to nie jest z tej partii czy z tamtej partii. To właśnie, to trzeba zrozumieć. Bardzo zwracajcie uwagę na to. Nie ma czegoś takiego jak zawodowy polityk. To jest zazwyczaj człowiek, który został zatrudniony przez innych zakulisowych graczy, którzy grają na całym świecie. I jeżeli jakakolwiek partia powstaje, to ona powstaje właśnie w tym celu. Jedyną organizacją, jaka ma szansę wyzwolić nasz naród z tej niewoli, jest organizacja oddolna, bez wyraźnego przywództwa. Czyli załóżmy, tak jak była Konfederacja Lechicka kiedyś, prawda? W zamierzchłych czasach. To coś takiego powinno powstać. Że my decydujemy o tym, jaki jest najważniejszy problem społeczny w tym czasie. I my wysyłamy do działań społecznych swoich przedstawicieli. Nie ma czegoś takiego jak polityk. Nie powinno w ogóle to funkcjonować. Możemy mieć przedstawicieli, przepraszam cię, reprezentacyjnych na potrzeby kontaktu z innymi państwami, ale to jest, od tego są funkcje reprezentatywne. Ale można normalnie wynająć taką osobę i płacić za to, że on to robi dobrze. Sprawdzamy odpowiedzialność i tak dalej. Pamiętasz pomysł Janusza Sadzy za zatrudnienie na umowę o dzieło polityka? Najlepszy pomysł, o jakim słyszałem. Genialne. Genialne. Oczywiście. I teraz, Jacek, bardzo ważna sprawa. Mówimy, że nie mamy. Mamy takich ludzi. Organizacje pozarządowe, rady osiedlowe. Jest mnóstwo działaczy, którzy się spełniają, którzy robią najważniejsze. Twój sąsiad, który jest dobrym człowiekiem, i kilkunastu sąsiadów powie, i my wiemy, że ten człowiek do tej pory żył tak czy siak, miał różne swoje wpadki, ale naprawdę to jest osoba godna zaufania. I takie osoby na dole są. Tylko że dla nich kariera polityczna jest zablokowana, bo taki pyskaty, bo najczęściej to są pyskate osoby, osoba, która, wiesz, drąży temat i dąży do celu, ona w polityce się nie sprawdzi. Ona się nie sprawdzi, bo nie jest ze swoich. Bo nie jest przekupna. No.
No właśnie, następna rzecz. Przekupstwo w naszym nowym kraju powinno być ścigane z urzędu i karane tak surowo, nie chcę tutaj pójść za daleko w słowa. No już Hammurabi mi się tutaj kojarzy trochę. Ale to, a dlaczego nie? Znaczy wiesz co, ja bardziej sobie widzę taką opcję, kiedy ludzie, którzy rzeczywiście dostali wadzy trochę i następnie skrewili, to oni mogliby odpracować godziny społeczne. Jest dużo takich prac, taka, nie wiem, babcia klozetowa na przykład. Czy kamieniołomy. Wiesz, kamieniołomy nie każdy się nadaje, ale takie sprzątanie, czyszczenie brudnych rzeczy, żeby troszeczkę dostali wglądu na to, jak żyją prawdziwi ludzie. My pijemy wodę. Wodę? To się pije? Rozumiesz, o co chodzi? No tak. Oni są oderwani od rzeczywistości. I tylko i wyłącznie, jeśli będziemy uważni, bo musimy być uważni, bo szanowni państwo, no w tej chwili naprawdę farbowane lisy będą wychodzić z nor, bo to jest czas styropianu bis. A pamiętasz ten pomysł swego czasu w policji, zakupiono kamerki takie, żeby policjant był cały czas monitorowany, czy on zgodnie z przepisami, czy niezgodnie z... Jakoś zaprzestano ciągnięcia tych pomysłów, a były świetne, moim zdaniem. No wiesz, kamerki może kupili, ale do czego się ludzie podłączyli? Każdy polityk powinien być monitorowany. Jeżeli już mamy jakąś fazę przejściową i mieliby być tacy, to jego praca powinna być monitorowana. Bo to jest duża odpowiedzialność społeczna. Popatrz, ile się narobiło na przestrzeni tysięcy lat właściwie. Ciągle coś, ciągle przekupstwo. To ten proceder trzeba zlikwidować całkowicie. Mało tego, oni kradną, mówią o tym, że kradną, nikt ich nie kara, są nagrania, są dowody, są komisje, nic z tego nie wynika. No i to jest kolejny jakby dowód na to, że nie powiem takiego przysłowia, że ktoś komuś łba nie urwie, prawda? Ale nie ma żadnych partii, nie ma opozycji. To jest tak, że ten na górze najczęściej to jest, ręce to jest korporacja, jeszcze jest wiadomo, że wyżej pewna grupa. Szczerze mówiąc, chciałbym kiedyś zobaczyć, kto jest tym takim głównym graczem, który sobie siedzi, śmieje się i mówi, znowu was zrobiłem butelkę. Może to jakiś, nie wiem... Wielkie obudzenie musiałoby się zdarzyć ludzkości, tak żeby oni nie mieli jak się schować. Tak żeby każdy zakątek na naszym globie był wypełniony ludźmi przebudzonymi, żeby mogli ich połapać. Chcę połapać. Wielkie sprawdzam, jeśli generalnie dochodzi do takiej sytuacji, że nie ma możliwości, bo nikt nie słucha. W każdym kraju następuje taki sam proces, że sorry, weryfikujemy, to nagle machina przestaje działać, bo nie ma energii, nie jest zasilana i ludzie mówią sorry, winę tu, ale my potrafimy sobie sami wyprodukować żywność, sami się ogrzać. Wybraliśmy nowych polityków, naszych reprezentantów. To tak. Zatrudniliśmy naszych. Bliższy jestem tej myśli. Zatrudniliśmy naszych reprezentantów, a w związku z tym, że wy nie jesteście w stanie spełnić tych kryteriów, to wam pozostaje jedynie spłacić swoje długi. No i jeśli rzeczywiście poprawicie się, to możecie być w tym społeczeństwie. Jak nie, to zróbcie sobie jakąś enklawę i tam zrobimy jakieś peep show albo coś w tym stylu. Australia, zdaje się, wyczyściła się, jest mnóstwo terenu po pożarach do zagospodarowania. Słuchaj, raz już w Australii wszyscy złodzieje ze świata się zjechali. No nie wszyscy, jak widać. ale oszczędźmy, Boże, ten kraj, bo wcale chyba na to nie zasługuje. No tak sobie troszeczkę żartujemy, ale szanowni państwo, energia strachu, energia złości, to moim zdaniem i chyba twoim też nie jest najlepsze rozwiązanie na dzień dzisiejszy. Być może dojdzie do tego, że będziemy musieli wyegzekwować nasze marzenie wspólnie, ale tutaj po pierwsze trzeba się zorganizować, trochę posłuchać tych mądrzejszych, którzy wiedzą, jak ta druga strona działa, żebyśmy przypadkiem sobie kłopotów nie narobili. Pamiętasz film Terminator? No, pamiętam. No to tam Terminatorzy to pozwolili za dużo i potem musieli sięgać do takich, powiedziałbym, dosyć partyzantkich metod, ale z wykorzystaniem elektroniki, z wykorzystaniem dużej technologii,
to jednak się okazuje, że człowiek zdeterminowany potrafi bardzo dużo. Więc może też powinniśmy o tym pomyśleć, że jednak ci w tej chwili po drugiej stronie, no niestety mamy ciągle tą drugą stronę, stosują różne metody, a my jesteśmy, chyba nawet nie wyobrażamy sobie tego, że mogą nas bardzo elegancko rozprowadzić. No mogą, mają odpowiednią technologię, zasoby, no, wszystko mają to, czego my nie mamy. Dlatego my mamy siłę, wróćmy, tak, jedność. Właśnie, jeśli chodzi o tą jedność, no to dopóki my nie będziemy w tej jedności i nie będzie nas odpowiednia masa, to nie możemy wystąpić przeciwko karabinom. Przecież wiemy, że została kupiona ostra amunicja. Po co? Po co wydaje się pieniądze na to? Policjanci dostali te swoje 500+, nie? Więc jak mamy to zrobić? Grupą 60 ludzi? 100? 8 tysięcy? Załóżmy, że nasi subskrybenci, wszyscy. To też jest za mało. To wszystko jest za mało. Nie dochodzą do nas informacje z głównego nurtu, że ludzie na świecie zaczynają już walczyć, ale oni, okazuje się, że wyprzedzili nas. Bo się, jak widziałem zdjęcia z Francji, no to tam są naprawdę poważne tłumy. Naprawdę poważne. I jeżeli chcemy cokolwiek pokazać, to musimy być w tej jedności nie tylko serc, ale też i fizycznej. No nie da rady tego inaczej zrobić. Tak to działa. A jeżeli chodzi o projektowanie naszych żądań, no to przede wszystkim musimy takie projekty stworzyć. Nad tym trzeba popracować. No i tak jak wspomniałem na początku, mnie pytałeś, co ja robię teraz, gdzie jeżdżę. Tak trochę mnie zapytałeś, jakbym nie był już tutaj w WDW. No, ja ciebie praktycznie 2 miesiące nie widziałem, no, tak na dłużej, bo wpadłeś, no, raz jak Pershing i wyleciałeś. No trzeba poskładać parę pomysłów. Ich będzie dużo, więc te analizy będą trwały trochę, ale trzeba wybrać parę najprostszych elementów, właśnie takich. Zerwanie umów. Pierwsza rzecz. Gdzie nasz kraj wydaje pieniądze? W czyim imieniu działają ci, co wydają te pieniądze? Bo przecież nie w naszym. Skoro to są ich umowy, to niech spłacają. I wracamy tutaj do hasła długu haniebnego. Znowu. Jak echo. I tutaj dostałem parę maili, od razu zatrzymam się na chwilę w tym temacie. Dostałem parę maili ponaglających, co z tym długiem haniebnym. No musimy najpierw wiedzieć, jaki ten dług jest. U kogo ten dług jest. Był ten program, nagraliśmy przecież o 500+, skąd się bierze, że jest pożyczany, tak? Soros macza w tym palce. Jeden z większych bandytów na tej planecie. Ja myślę, że ten ktoś, u kogo jesteśmy zadłużeni, powinien tu przyjechać, siąść sobie na taką rozmowę i móc podejmować samodzielnie decyzje. Bo wtedy byśmy wiedzieli, że ten ktoś to jest ten ktoś. No dobrze. I załóżmy, masz takiego kogoś i rozmawiasz z nim. I mówisz, ja się nazywam tak i tak. Nie zaciągałem jakiegoś długu. My naród... Nie wiemy, o co panu chodzi, bo tutaj jest paru uzurpatorów. Proszę pokazać te umowy, czyj podpis jest tam. Tak. Jaruzelskiego? Dobrze, to proszę do Jaruzelskiego. Leży w tej kwaterze. Tam. Jest coś takiego jak zdrajca Morawieckiego. Narodu, Jacek, jeszcze. No jest i w naszym wcześniejszym prawie była stosowna do tego kara. Teraz nie ma, ale pojęcie ciągle jest. No więc jeżeli zdobędziemy dowody, no tam dużo wątpliwości miałeś co do tego sposobu, który Marcin wam przedstawił, żeby zbierać dowody i udowadniać te przestępstwa politykom i innym tam. Znaczy, tam mieliśmy pewną dyskusję, nie, na ten temat. No trzeba zbierać takie dowody.
Jeżeli ktoś ma środki i czas i zna się na tym, na takim dochodzeniu, to trzeba to zrobić i ogłosić właśnie zdrajca narodu. To jest ten, proszę, telewizja. Następna rzecz. Nie powinno być czegoś takiego jak telewizja rządowa. Z prostych rzeczy, tak? To jest telewizja państwowa. Państwowa, czyli czyja? Czyli narodu? Ona nie jest... Proszę pana? No czyja? Czy państwa? No właśnie. Którego państwa? Właśnie, którego państwa jest ta telewizja? Bo tak jak Polsat czy TVN, to łatwo... Nie, no TVN jest już w tej chwili amerykański. Już Amerykanie wykupili. Tak? Tak, już dosyć dawno. No ja wiem, że to łatwo zbadać, tak? Natomiast w przypadku telewizji rządowej, bo to jest telewizja rządowa, reżimowa, czytaj dokładnie. Ona musi się stać telewizją narodową i w takiej telewizji trzeba by było takich ludzi pokazywać. Tak? Nie, że oglądanie obowiązkowe, bo jak wiesz, ja jestem przeciwko telewizji w ogóle jako narzędzie, bo to jest narzędzie wpływu społecznego. Tak, wpływu społecznego, więc ja jestem zdecydowanie przeciwny. Natomiast jeśli byśmy mieli na przykład jeden taki kanał, powiedzmy jedynkę, TVP Info, to tam po pierwsze nie wydawane by były pieniądze na utrzymywanie tych ogromnych gmachów i gwiazdorów, którzy biorą jakieś niebotyczne wypłaty, tylko byłby program informacyjny trwający 2-3 godziny, powiedzmy, co się w tej chwili w narodzie dzieje. Tak? Jakie są ustawy wprowadzane, jak pracuje Sejm i kto jest zdrajcą narodu. Dzień dobry, godzina 20, tego zatrudni się tego muzyka. Oto nowa lista zdrajców. Ze zdjęciami. Proszę, to są ludzie... I z dossier. No. Z osiągnięciami. I wtedy wszystko by było jasne. I każdy mieszkaniec naszego kraju, z premedytacją unikam słowa obywatel, miałby dostęp do takiej informacji, byłby ciekawy, aha, czyli to jest ten i co z nim zrobimy? Wydalimy go z kraju, załóżmy. Nie, tak? Jacek, prace społeczne. No coś tam jakieś zawsze by się rozwiązanie znalazło, tak? Na tyle mało dramatyczne, żeby nie posądzono nas o łamanie praw człowieka. Ale dałoby radę coś z tym zrobić. Bo teraz popatrz. Na pewną prawidłowość. Wszyscy wiemy, że ten zdrajca, tamten zdrajca, ten zrobił to, ten zrobił tamto. Od Piłsudskiego, załóżmy, najświeższą historię, poprzez Jaruzelskiego, poprzez Bolków, Lolków i innych. I Tole. Tak, i innych ludzi. Wszyscy to wiemy. A gdzie są konsekwencje? Państwo w państwie, brak odpowiedzialności powoduje, że znowu pewna kobieta pewnej kobiecie u bani urbie. I mamy odpowiedź bardzo prostą. Dlaczego komisje, nie wierzcie politykom? Kosztotwórcze komisje, jakieś sprawdzanie, afery. Nikt nie poniósł żadnej odpowiedzialności. No to jak, w jakim my państwie prawa żyjemy? To jest państwo bezprawia. I musimy wrócić do prawa, które jest proste, a nie tak skomplikowane, żeby można było między meandrami przepisów sobie pokrążyć i wyciągnąć kogoś za pospolite przestępstwo. Czyli co, jeszcze nas czeka reforma sądownictwa i sądy społeczne? Tak. Może pręgierze nawet. Dobrze, myślę, że na dzisiaj to wystarczająco, bo zarzuciłeś... Proste rozwiązania. Nie, ale jak zarzuciłem? Parę tylko prostych rzeczy powiedziałem. To nie są bardzo mocno skomplikowane sprawy. Musimy mieć swoją gospodarkę. Odzyskanie gospodarki to jest podstawa. Uwolnić przedsiębiorczość u Polaków, bo my jesteśmy mądrym i zaradnym narodem. Jacek, ale wystarczy tą czapę, jak to się mówi, fiskalno-administracyjną wyrzucić. W 1989 roku, gdzieś tam pamiętam, że zaczynałem początki swojej działalności gospodarczej, to ja ten nieszczęsny VAT sam sobie rozliczałem. I ZUS. No. Bez żadnego problemu. Tak. Teraz nie dałbym rady. No absolutnie też należałoby zweryfikować naszą znajomość z Unią Europejską. Nadrzędność prawa narodowego ma być absolutna.
absolutna. Nie możemy ulegać takim naciskom, bo oni robią sobie co chcą. Za chwilę Unia się rozpadnie, będzie następna, ogólnoświatowa. Czyli NWO sobie zrobi to, co zaplanowało. A my nie możemy tak zrobić. Wyobraźcie sobie Państwo, jeżeli my byśmy zrobili takie coś, jak inne narody spojrzałyby na nasz kraj? Jesteśmy w stanie zrobić to w ciągu 2 dekad, wyjść z tego bagna i postawić nasz naród na nogi, nasz kraj na nogi. Inne narody zaczęłyby się zastanawiać, jak to jest możliwe, że oni to zrobili. No jak to, jak? Wystarczy przestać płacić odsetki od pożyczanych pieniędzy. Tu jest też podstawowy ból społeczny. Konstrukcja pieniądza. Trzeba zrobić jeszcze konstrukcję pieniądza. Pieniądz musi być narodowy i musi być właścicielem naród. I powrócić jednak do XVIII-wiecznej zasady, że ilość pieniędzy na rynku jest ekwiwalentem sumy dóbr i usług na danym rynku. To jest takie oczywiste, że każdy student pierwszego roku ekonomii o tym wie. No ale tylko ta zasada już nie funkcjonuje. Chcesz odebrać maszynkę do drukowania, chcesz zrobić tak, żeby wszystkie, znaczy nasze kochane, kochające nas stolice zamknęły oczy i pozwoliły, żebyśmy sobie tutaj zrobili własne polskie zoo? Ja bym tego nie nazwał w ten sposób, że zoo. Czemu? Pewnie, że będą... Będą obserwować... Pewnie, że będą zdenerwowani. ...zakrat i będą się wkurzać. No ale co, wypowiedzą nam wojnę za to, że kopiemy swój własny węgiel? Że wydobywamy własną ropę, metale? No myślę, że mały brat i duży brat bardzo z wielką radością by sobie znaleźli pretekst do tego. I ale tu jest... Tak, ale na jakiej podstawie mieliby tą wojnę nam wypowiedzieć? Jak będziemy zachowywać się pokojowo? No i właśnie tutaj jest klucz całej rozmowy. Jeśli tak. Jak zrobić, żeby wielkim braciom i siostrom odebrać argumenty, a jednocześnie wysprzątać tą stajnię Augiasza? My, naród, chcemy tego i tego. Tak. Chcemy i robimy. Tak? Tak. Wypowiadamy umowy, wprowadzamy proste prawo w oparciu o prawo naturalne. Mamy prawo do dysponowania naszymi złożami. Rezygnujemy z ludzi, którzy do tej pory doprowadzili nasz kraj do takiego stanu, do ruiny. I zamykamy się po prostu. No. Tworzymy z powrotem granice i tyle. To wiesz, chłopie, stajesz się Tomem Cruzem alternatywy polskiej. Nie mów tak, bo to no zaraz bo się ideologia się zaraz zacznie narastać wokół tego. Ja nie chcę tego. Ja chcę takich rozwiązań, żeby to udało się przeprowadzić. Ja też chcę. A tam czy Tom Cruise, czy coś tam, ja nie wiem. Bruce Willis mi bardziej pasuje, bo dopóki żyje, to wiem, że ze światem jest coś w porządku. No to rzeczywiście, to szklanką po łapkach im damy i będziemy się dalej jakoś tam toczyć. Będę nad tym pracował, po prostu. No. Jak nie będziesz szalał i odchodził w jakiś mesjanizm, to ja ci też pomogę. No nie będę, no. No to ci pomogę. No to na razie. No to na razie. Dziękujemy za tę długą rozmowę, ale czasami dwóch facetów musi sobie porozmawiać. Dziękujemy, zapraszamy na następnych odcinków. Do widzenia. Do widzenia. Godzina. Co ty powiesz? Która jest w ogóle? Za 5:05. Kończymy? Kończymy.